Możliwe, że Kuwait będzie uczestniczył w Ukrainie. Kijów liczy na takie wsparcie. Agencja Ukrinform podala, że Dmytro Kuleba przeprowadził w tej sprawie rozmowy z dyrektorem generalnym Kuwejckiego Funduszu na Rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego Waleedem Al-Baharem. Kuwait Fund for Arab Economic Development jest publiczna instytucja finansowa zaangażowana w projekty rozwojowe w 105 krajach na lat na kwotę 21,8 miliardów dolarów amerykańskich. Agencja cytuje wypowiedź twitterowa dyplomaty: w Kuwejcie spotkałem się z Waleedem Al-Baharem, pełniącym obowiązki dyrektora Kuwejckiego Funduszu na Rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego, aby zaprosić Kuwejt do udziału w odbudowie Ukrainy. Omówiliśmy projekty społeczne i humanitarne, zwłaszcza budowę szkli szpitali. Resort Kuleby przekazał, że Waleed Al-Bahar wyraził gotowość uczestnictwa fundacji, która kieruje do udziału w Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy. Nad planami odbudowy ma ja radzić w Londynie pod koniec czerwca. Podkreślił też, że interakcja z Ukrainą stanie się jednym z priorytetów funduszu. Rozmawiano także o realizacji programów wsparcia psychologicznego i rehabilitacji Ukraińców, którzy ucierpieli w czasie wojny. W opinii ministra Kuleby w ogólnej perspektywie powojennej odbudowy Ukraina ma szansę stać się największym placem budowy na świecie. Odbudowa Ukrainy, pełna para, może rozpocząć się dopiero po zakończeniu wojny. Nim to nastąpi, to na bieżąco przywracana jest do stanu poprzedniego obiekty m.in. infrastruktury krytycznej, ochrony zdrowia i oświaty. Jak wyliczył Bank Światowy, tylko na te działania w tym roku Ukraina będzie potrzebowała 14 miliardów dolarów amerykańskich. Według szacunków banku na Ukrainę na odbudowę zniszczonego wojna kraju będzie potrzebowała dwa razy tyle, ile wynosi jej PKB w roku 2021. To jest około 411 miliardów dolarów amerykańskich. Jeśli zniszczeń będzie przybywało, potrzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy. Gdy szacowano koszty odbudowy w październiku 2022 roku, była mowa o 350 miliardów dolarów amerykańskich. Jak długo potrwa odbudowa Ukrainy? To zależy od wielu czynników. Od tego, czy zniszczeń będzie przybywać, czy wojna zakończy się w tym roku czy później. W jakim tempie gospodarka Ukrainy będzie wracała do stanu sprzed 2022 roku, ilu uchodźców wróci do kraju, czy i w jakim stopniu zostanie umorzone zagraniczne zadłużenie Kijowa itd. Eksperci szacują, że cały proces może potrwać od 7 do 20 lat.